Dzień dobry bardzo, dzień dobry państwu. Wszemi wobec wita kapitan Lisowski. Dzisiaj 24 października moim gościem jest znany już państwu Filip dąb Mirowski. Witaj Filipie. Kłaniam się, dzień dobry. Który co jakiś czas robi sympatyczne rezime ze swoich obserwacji, chociaż jest cywilem z punktu widzenia czysto militarnego, o tyle jak to się mówi, ja jako były wojskowy, dalej w tym siedzący. Doceniam spojrzenia tych, którzy nie mają zawodowego zboczenia na pewne rzeczy, bo świeżość opinii przez to jest ciekawa. No, zdecydowanie y jestem publicystą, a mniej wojskowym analitykiem, dobrze to określę. Dokładnie, ale właśnie ta świeżość opinii i czasami nieoczywistość pewnego podejścia nie jest zła w kwestiach, już rzeczy, jakie się wydarzyły i ich oceny. Bo my nie bawimy się w doktoryzowane y, predykcje na temat tego, jak coś powinno być w tym momencie wyglądać. Bo ja owszem się o takie rzeczy pokusić w najbliższym czasie muszę nawet, ale y, ty jako publicysta lepszy jesteś w ocenianiu takich pomysłów, a nie w ich kreowaniu. W tym momencie. No, ważne jest, żeby nie bać się wyjść poza schemat. Tak? Żeby pomyśleć, rzucić jakąś tezę, ona się potwierdzi albo się nie potwierdzi, ocenimy, ale dzięki temu, że jakby tu się wymieniamy myślami intelektualnie, pozostajemy żywi, no to jakoś tą rzeczywistość y, potrafimy rozłożyć na czynniki pierwsze chyba. Tak? No, dyskusja o, jest o, podstawą. Dyskusja jest podstawą. A co miałoby nas dzisiaj tutaj połączyć w dyskusji? Każdy z nas ma swoje podejście, dało się to zauważyć, do tego, jak ocenić te kilka miesięcy, licząc od początku czerwca, ukraińskiej ofensywy, w tym wykonaniu ostatnim, których, której ostatnie akordy, chyba ze względów pogodowych, właśnie na naszych oczach, dokonują żywota. I jakby to wszystko ocenić? Jeżeli się będzie podobało, to zachęcam do tego, żebyście lajkowali, komentowali, udostępniali, subskrybowali e, mój kanał, również kanał e, Filipa. Przypomnij nazwę, proszę. Globalna gra. Dokładnie, globalna gra, polecam ciekawe opinie i nie tylko w tematach związanych z, jakby to powiedzieć, szeroko rozumianymi konfliktami. Geopolityka tego, stosunki tak, międzynarodowe. Geopolityka, stosunki międzynarodowe. Polecamy y, nasze social mediowe kanały, na Twitterze również y, i na Facebooku. Jest się przy czym y, odnaleźć. Każdy dla siebie coś powinien ciekawego znaleźć. I teraz, y, moi drodzy, to hasło przewodnie, które rzuciłem. Najpierw zawsze gość ma. Inicjatywę, więc y, drogi gościu, szanowny, bardzo przeze mnie szanowany, powiedz mi, jak ty to oceniasz, jak ty to widzisz, a ja to potem będę konfrontował ze sobą. Okej, okay, dobrze. No, kontrofensywa ukraińska, temat rzeka, temat niełatwy i temat trochę jednak przykry, bo myślę, że się ze mną zgodzi, że mieliśmy z, y, duże nadzieje z nią związane. Tak. Ona zresztą była spodziewana od zeszłego roku. Ta chronologia wydarzeń w mniejszym lub większym stopniu w stosunku do prognoz się sprawdziła. No, po prostu Zaporororze jest najważniejsze, więc wiadomo było, że tam prędzej czy później skończymy. No ale powiedzmy sobie to jasno i na wstępie, że ona nie zrealizowała tych założeń, które sami Ukraińcy przedstawiali, czyli nie doszło do przerwania korytarza zaporowskiego. No a w związku z tym, no, jeśli to było celem, no to ten cel nie został osiągnięty, jest to porażka. To jest nasz poziom podstawowy. Ale Drugim to jest tylko ale... przy poziomie zero-jedynkowym, ale to nie jest Tak, takie ale, ale no właśnie, ale sytuacja nie jest aż tak prosta, bo y, ta wojna przeszła z takiej y, dynamicznej, trochę manewrowej, trochę takiego kombinowania, oszukiwania się wzajemnie przez strony. W no, fazę taką statyczną. Mamy te ufortyfikowane linie, obydwie strony są już um, mocno wgryzione w grunt, znają się, w związku z czym ta dynamika gwałtownie spadła um, i ta wojna manewrowa no, okazała się po prostu niemożliwa. A ponieważ okazała się niemożliwa, no to przeszliśmy w zupełnie inny typ walki walki opartej o wyniszczenie potencjału. No i to, tak na dobrą sprawę, od myślę lipca, To głównie to obserwujemy. No i, i ponieważ ten proces cały czas się toczy, to jeśli pod takim kątem rozważamy tą kontrofensywę, czy w zasadzie ofensywę, no to ciężko jest tutaj już postawić kropkę, tak? No ale musimy to zrobić. Mamy, tak jak powiedziałeś, zmiany pogodowe, w związku z tym już odpuśćmy te wiosenno-letnie zmagania, tą operację, i teraz myślę, mamy kolejny etap. Rosjanie wytrzymali na tych swoich liniach, no i najwyraźniej próbują teraz odzyskać inicjatywę poprzez no, taki duży, naprawdę duży atak wokół Ardiivki. No ten duży atak, i tu jest właśnie teraz ważne pytanie, bo z jednej strony wiele przemawia za tym, że Ukraińcy bardzo chcieli, żeby właśnie tam Rosjanie spróbowali. Bo z jednej strony informacje z Moskwy mówiące o tym, że bardzo pożądają jakiegoś konkretnego efektu, a chyba nie byłoby bardziej yy, znaczącego efektu niż otoczenie Awdiwki obleganej od 2014 roku, w tym momencie lepszego symbolu, raczej trudno. I też teoretycznie, yy, teoretycznie bardzo, wydawałoby się łatwiejszy cel niż na przykład Marinka, w której jest jeszcze trudniej, jeżeli chodzi o teren. I ta presja kremlowska była znana. Jakieś tam nawet terminy, daty, Szojgu pewne przyjął, założył, coś musiał zrobić. Wybrał prawie, że na pewno tam, gdzie chcieli tego Ukraińcy, gdzie prezentowały się, że są obecne przede wszystkim lżejsze, niezbyt doświadczone jednostki. No i uderzyło około cztery brygady rosyjskie, nie mówię, że o pełnych stanach, ale jednak wypoczęte. Uderzyły i, i, i połamały zęby. I na północy, i na południu. Teraz jest drugie pytanie, drugie oblicze zagadnienia. Czy jednak, aby na pewno Ukraińcy dokładnie przewidzieli i wciągnęli Rosjan w to miejsce, czy też rzeczywiście jakoś uciekła im ich rozpoznaniu <laughs> informacja o tym, że Rosjanie zgromadzili takie siły w niedalekiej odległości od przedniego skraju, Nagle, krótkim, szybkim marszem udało im się je rzucić na tych dwóch kierunkach dla kleszcze od północy i południa, żeby uderzyć na wdziwkę, bo początkowe sukcesy jakieś tam Rosjanie zanotowali, chociaż skończyło się de facto mięsnym szturmem i pokazowym marszem kolumn zmechanizowanych, prosto pod ogień przygotowanych zasadzek przeciwpancernych ukraińskich. No tak, trzeba przyznać, że te pierwsze rzuty i kolejne to nie miały łatwego życia, raczej miały krótkie życie, po prostu krótki żywot, zakończony nieprzyjemnie. No ale właśnie, i tutaj wracamy do oceny kontrofensywy, bo jeśli co można, jakby powiedziałbym, tolerować dla ogólnego trendu, w którym to Ukraińcy narzucają grę, Ukraińcy odzyskują teren, Ukraińcy pokonują Rosję, chociaż ostatecznie jeszcze nie pokonali, to nieosiągnięcie tego celu Tokmaku jest jakby, tolerowalnym błędem, tak? To się może jeszcze zdarzyć. No ale podstawą, i to właśnie jest ta faza wojny, jest to wyniszczenie potencjału. Tak. I teraz ogromne pytanie, czy do tego doszło yy, i czy Rosjanie no, z, faktycznie mają problemy z własnymi rezerwami, z uzupełnieniem sprzętu, z uzupełnieniem yy, pocisków artyleryjskich itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I tak się wydawało do momentu odpalenia tej operacji wokół Ardijwki, podczas gdy no, okazuje się, że jednak zebrali te oddziały. Udało się, tak jak mówić, cztery, może nawet pięć brygad, bo one tam zdaje się już zostały zrotowane. Potem jeszcze dwie doszły. Tak, i są jakieś oddziały pomocnicze, więc de facto to może być trochę większy, większy zasób, który tam operuje. No i czy, czy, czy możemy mówić o tym wyniszczeniu potencjału rosyjskiego skutecznym, skoro stać ich na tak dużą operację, bo chyba no, nie, nie traktowałbym tego mimo wszystko jako takiej operacji lokalnej, taktycznej. Mi się wydaje, że to jest już ten poziom jeszcze, jeszcze wyższy. No nie wiem, przy takiej ilości jednostek na, na poziomie armii chyba w zasadzie, tak? Tak, to musiała już działać armia ogólnowojskowa, no bo ale pa, pa, tak patrząc ogólnie na całość sił rosyjskich. 4 do 6 brygad, czyli w granicach dwóch dywizji, to nie jest wielkie żadne halo, teoretycznie. Ale jeżeli chodzi o doświadczenie i e, świeżość w walce, to było chyba wszystko, co na odcinku od Dniepru aż do e, Bakhmutu byli w stanie Rosjanie zgromadzić, tak bym powiedział. I to jeszcze no przerzucając część spod kreminnej. Wyjmując. Drugie miejsce, gdzie próbowali i potencjał nadal jeszcze zachowali, to jest ten rejon Kupiańska Dworicznej. I tam sobie połamała dwukrotnie już ząbki Pierwsza Armia Pancerna Gwardii, która znowu wycofała się stamtąd i do końca nie wiemy, gdzie jest. Coraz więcej wskazuje na to, że mogą Rosjanie w akcie desperacji spróbować uderzenia od. w nowym miejscu, naruszając granicę bliżej Charkowa. W ten sposób, zobaczymy, ale generalnie to z zasady od dłuższego czasu, ja już też mówiłem, używając słów pułkownika, profesora Darka Kozeraskiego, że to już ta wojna ma obecnie wymiar pozycyjny z elementami manewrowymi. I jak najbardziej, kiedy nie udało się Ukraińcom to mówiliśmy od dawna mieć sukcesów terytorialnych w tej ofensywie zaczętej w czerwcu, dosyć szybko, i to akurat na ich plus działa, że się jorgnęli, po około tygodniu, dziesięciu dniach, przeszli do tej wojny na wyniszczenie i postawili sobie zadanie zniszczyć jak największą ilość jednostek i sprzętu rosyjskiego na tych kierunkach, na których próbowali. Wać. I tutaj te straty rosyjskie są naprawdę spore, zwłaszcza w sprzęcie. I patrząc na ich zdolność odtworzeniową, cały czas są poniżej pokrycia Ubytków sprzętu pancernego w jednostkach względem tego, co przychodzi z przemysłu, jako remont pokonserwacyjny, remont po tym, jak wróciły postrzelane z, z frontu i produkcja nowych i zmodernizowanych. Więc jak najbardziej. Kłopoty z dostępnością amunicji w niektórych rodzajach, zwłaszcza 22 mm u Rosjan, jak najbardziej są. I szacowane w tej chwili ich zasoby na około 4 miliony sztuk pocisków. No ale przy ich bogactwie wariantów artylerii to wcale nie jest dużo, bo w jednym kalibrze mają cztery rodzaje amunicji i nie są wymienne, na przykład dla 152 mm, jest z tym problem. Coraz więcej technikali się pojawia, najróżniejszych improwizacji, gdzie no oni tak. mieli te ilości sprzętu straszliwe. Chyba, że ci wpadnę w słowo, ale to właśnie to, co mówisz, no to obserwujemy w Afdijfce, gdzie gdzie ten, tak. ten, te, te, te kolumny powiedzmy zmechanizowane czy pancerno-zmechanizowane no stanowiły taki pełen przegląd wszystkiego, co oni tam mieli, tak? czyli jakieś tam antyczne BTR-y, jakieś tam te przeróbki... Przeróbki e, MTLB, e, zwykłych transporterów. Tak, tak, z nasadzonymi tymi wieżami norskimi 2M, 3M. Tak, tak, dokładnie. Wiesz wie po prostu z podniesionymi jakimiś... E, improwizowanymi burtami, żeby się wygodniej w wojsku się działo w tym wszystkim, tak? Tak, czyli mamy tutaj widać te deficyty takie produkcyjno- serwisowe, że tego sprzętu nie ma, nie ma go dobrej jakości, więc zostało to wszystko zgromadzone, ale jednak liczbowo no to jest sporo, tak? tak. I to jest jeszcze o tyle ciekawe, że no, oni po prostu nie boją się go odciągnąć z innej, z innego odcinku frontu. I nie wiemy, czy mają w tym rację, czy też się boleśnie za chwilę Pomylą, no na pewno na ich korzyść yy, i w ogóle termin tej operacji podawich no jest związany po prostu z tym, że mamy jesień, spodziewają się tych deszczy i to ich trochę osłoni. Yy, I chcieli zająć przykład... pozycję, zanim pogoda ich osłoni do końca. Tak, ale jakby co, jakby im się tam nie udało, no to te ukraińskie powiedzmy jakieś tam przełamanie, no nie nabierze rozpędu, bo się po prostu utopią w tych deszczach i tam będą się ślizgać na błocie, w związku z czym oni jeszcze tym zarządzaniem kryzysowym sobie powstrzymają powiedzmy katastrofę, tak? Bo moim wrażeniem jest mimo wszystko, że Rosjanie no to co robią, to zarządzają kryzysowo, to jest cały czas... Przerzucanie z, jakby sił z jednego odcinka na drugi i zarządzanie tym deficytem, czyli w tym tygodniu tutaj możemy mieć mniej, tak? bo takie mamy rozpoznanie. Tak nam wychodzi z intensywności działań, przerzucamy na, z północy na południe, tak? I to jest cały czas kreatywne dostosowywanie się jakby do, do sytuacji. I myślę, że tylko dlatego są w stanie podtrzymywać yy, yy, taką swoją, no, powiedzmy, efektywność frontową. Przecież jednocześnie korzystują końcu... do tego najwięcej jednostek WDW, czyli tego no tak. rodzaju wojsk, który naprawdę bardzo oberwał, udowodnił, że jest o wysokim morale i o niezłym wyszkoleniu, ale ze złym sprzętem z punktu widzenia sposobu wykorzystywania, ponieważ e, jak zwyk jako zwykła piechota to niestety im pancerza zabrakło, i tutaj to WDW przeokrutnie oberwało, robiąc za straż pożarną wszędzie. No ale jednocześnie utrzymało ten wyłom tam werbowy, tak? tak? Nie, nie y, powstrzymali, nawet trochę odepchnęli Ukraińców. Y, no, ten, ten, to wybrzuszenie robotyne pozostaje mniej więcej w takim samym stanie tam od, od y, końca, y, od września, zdaje się. Dlatego możemy, jak już tak wchodzimy w szczegóły, to możemy tak, sobie możemy popatrzeć na mapę. Na jeśli popatrzymy tutaj, robotyne werbowe, to tutaj rzeczywiście wejście do walki WDW ustabilizowało sytuację w rejonie werbowego. Ale co do zasady, tutaj wszędzie jest sporo WDW, po to by właśnie na wszelki wypadek dać radę, gdyby nadal próbowali Ukraińcy tutaj naciskać. Choć zdecydowanie w ostatnich dniach widać, że to tutaj wyhamowało, ten nacisk na pewno wyhamował. Tak ja myślę, że oni już Ukraińcy nie pogłębiają, a starają się poszerzyć, bo tam te ataki choćby w kierunku kopalni, tutaj tak. widoczne na zachód od robotynę no powtarzają się i tam faktycznie są jakieś drobne postępy. Także na północ od Robotyny też im się udało trochę to zwiększyć. No wiadomo, samo robotynę jest, jak widzimy na mapie, zaopatrywane tylko przez jedną drogę i to będzie kłopot w okresie zimowym. Na razie Rosjanom nie udało się tutaj tego wybrzuszenia w żaden sposób zamknąć, przerwać czy, czy nawet zwęzić, no ale, ale w zimie to może inaczej wyglądać, także... Jeśli akurat chodzi o ten jeden punkt na mapie, na, na linii frontu, no to tutaj ukraińcy nie są w takiej do końca komfortowej sytuacji. Dużo ja lepiej... Myślę, że tajną bronią na czas jesieni mogą być wodery. I tak strona, która będzie ich miała więcej, będzie w stanie. Czy to lepiej się bronić, bo jednak stać w wodzie po kolana lub po pas, broniąc się, to za długo człowiek nie wytrzyma, a jednak stać w woderach będzie lepiej. No tak, to. No cóż, no, na pewno tutaj mają Rosjanie trochę, e, jakby, sam charakter wybruszenia, tak? Stoją dookoła, a Ukraińcy stoją tylko w środku, więc teoretycznie potrzebują mniejszej liczby sił do utrzymania e, tego niż Rosjanie do powstrzymania e, poszerzenia. I tutaj e... Ukraińcy potrafią co jakiś czas podjechać w miarę bezpiecznie dla siebie artylerią, wykonać ostry atak na rejon Tokmaku i wycofywać tą artylerię do tyłu. Bo właśnie to wybrzuszenie już ma taki rozmiar, że im na to pozwala. Bo jeżeli spójrzcie tutaj na legendę 2 km, to jest taki niezbyt duży odcinek, powiedzmy, odpowiednik tego to jest około 2 km. Więc jeśli całość tego ma około racjonalnie przyjmując do 10 km szerokość i głębokości jakieś 8, to tu na linię tej tą pomarańczową, są w stanie spokojnie, bezpiecznie podchodzić na szybko. Wykonać zadanie ogniowe i się wycofywać. No właśnie, i tu jak już przy tym jesteśmy, to możemy powiedzieć, dlaczego no, te założenia m, przerwania korytarza poniosły porażkę. No, to, że nie, nie, siły zbrojne Ukrainy nie doszły do Tokmaku, no to widzimy tak od razu na pierwszy rzut oka. Natomiast no, to nie było tak zupełnie konieczne do tego, żeby przerwać m, ruch przez korytarz, no, bo wejście już na tą drugą linię, widoczną tutaj jeszcze przed Tokmakiem. O, Brakuje bodaj tutaj z 7 może kilometrów, wystarczająco jakby szerokim włamaniem, no pozwoliłoby właśnie głębiej wjechać tej artylerii i ogniem przecinać te drogi zaopatrzeniowe idące od, od Morza Azowskiego tu w kierunku Tokmaku, dalej tam w kierunku Melitopola. I dlatego tak, że... Rosjanie budują tą szybko w warunkach polowych linię kolejową, która tędy gdzieś... Ma przebiegać, a wzdłuż niej jeszcze drogę yy, utwardzoną, którą okay. mają odsunąć się od tego elementu tutaj, który może być porażany przez ukraińską artylerię, i mieć tu w miarę bezpiecznie, wzdłuż wybrzeża bliżej tego typu drogi rokadowe, czyli prowadzące wzdłuż frontu, ułatwiające zaopatrywanie. Tak, no logistyka tutaj jest bardzo ważna i Rosjanie w ogóle antycypują. Oni przewidują te, to, że Ukraińcy wejdą głębiej od tych linii, których są teraz. To jest I... oczywiście defetyzm wysokiego szczebla u Rosjan. To... Ale ktoś sobie na niego pozwolił i przekonał przełożonych, że tak trzeba. Wiesz co Maśku, no nie wiem czy defetyzm, bo spójrzmy, spój cofnijmy się trochę w czasie, zobaczmy jak to było w Hersoniu w zeszłym roku i okazało się, że to wycofanie się zarządzone przez Surowikina, do którego Putina przekonał, no przyniosło właśnie taki efekt, że, że dzisiaj Rosjanie są się w stanie bronić. No to zamurowanie tej linii frontu, zbudowanie tej gęstej sieci fortyfikacji, no przyniosło efekty. I także to, że właśnie to nieszczęsne WDW zostało ocalone. Tak. Na zachodnim brzegu Dniepru. Tylko, że. się, że dzisiaj może walczyć na Zaporożu. To, co w tej chwili mamy, to są dziwne, można by powiedzieć z punktu widzenia rosyjskiego, ale jednak całkiem skuteczne, robione małymi siłami, bo około kompaniami, próby forsowania w ostatnim czasie Dniepru przez siły ukraińskie i tu, w tym rejonie, jedne, tutaj, drugie. Jest tych przyczółków troszkę więcej różnej wielkości i różnie bardzo sobie radzą Rosjanie z ich likwidacją. Co więcej, kolejne siły są dosyłane przez Ukraińców, więc zamiast jednej kompanii potrafi, yy, przerzuconej na łodziach potrafi się robić już dwie lub trzy gdzie nie gdzie. A jeżeli się uda przerzucić przeprawę, czyli most pontonowy, i będzie regularność zarówno dostarczania sił na drugą stronę. Cięższego uzbrojenia i, u, i zaopatrzenia, może się zrobić jeszcze ciekawie. To jest no. taka. To miało tylko i wyłącznie wiązać y, zainteresowanie sił rosyjskich, ale może się okazać, że może dać coś więcej. No zdecydowanie. Y ta część Zaporoża jest w zasadzie no, najsłabszym obecnie odcinkiem frontu, jeśli chodzi o ten potencjał rosyjski. To tak? całe to zgrupowanie jest... dnie zostało ogołocone z sił, które zostały A. wysłane na Zaporoże celem w, w, wspomagania tamtego zgrupowania sił rosyjskich. Dokładnie, w związku z czym, no, aż się prosi, żeby tam spróbować uchwycić ten brzeg. No i faktycznie teraz, w ostatnim czasie myślę, że przynajmniej. Trzy przyczółki zostały pochwycone przez tych y, ukraińskich marines. W tym mnie z, y, zwłaszcza zaciekawiło to y, lądowanie w Krynkach, bo to jest taka bardzo wąska więź y, rozłożona wzdłuż brzegu Dniepru, y, z, tylko z, w zasadzie z takimi bezpośrednimi drogami biegnącymi y, w zasadzie jedną, wschód-zachód. Y, tak? i tutaj tą, tą poniżej i y, te zabudowania wszystkie są rozłożone na brzegu, w związku z czym no, dają dobre, y, dobrą podstawę dla tego desantu, jak już tam y, został przerzucony i teraz y, zajmując poszczególne tam zabudowania są w stanie tutaj, świetnie teraz widzimy, że mają wgląd po prostu na to podejście do, y, do miejscowości. I przyjrzyjcie się, Szanowni Państwo, tu jest główny nurt Dniepru, a tu jest ten zestaw różnego rodzaju wysp, zwłaszcza teraz widocznych po tym, jak poziom wody w Dnieprze opadł i tu jest ta konka jeszcze łącząca się z Dnieprem, to wszystko i zasadniczo te wyspy całkiem dobrze osłaniały manewry tych marinsów ukraińskich, którzy dzięki temu mogli uzyskać efekt zaskoczenia, desantując się tutaj i zajmując tą miejscowość. Przerwanie tej drogi w tym momencie dla Rosjan rokadowej powoduje, że muszą przerzucać całe zaopatrzenie właśnie na te drogi, które tutaj no, muszą kombinować co do ich przebiegu. Całkiem to ważne. Ale tak jak mówię, jest to poważne szarpanie i niepokojenie, na tą chwilę jeszcze nic więcej. Gdyby jednak tu zaistniały przeprawy o charakterze stałym, no sytuacja mogłaby się poważnie zmienić. To jeszcze jest ciekawe, że sama ta piechota przecież wyposażona no, tylko w tak, takie... No... Lekką broń. Tak, lekką broń, no, w asyście mocnej artylerii i dronów, jest w stanie już w któryś dzień się opierać tym kontrom rosyjskim, i oni też nie za bardzo mają czym, czym ich stamtąd wyrzucić. Tak, w ogóle, naprawdę, jeszcze o tym nie, nie powiedzieliśmy, ale jedyną taką bezsprzeczną siłą w obecnej chwili rosyjską jest po prostu lotnictwo. Tak. I, i te naloty, i te faby zrzucane na, na jakby z bezpiecznej odległości, no, jednak są zdecydowanie najbardziej efektywną bronią, jaką Rosjanie mają do dyspozycji i Dla którą tych... skutecznie powstrzymują te, yy, powiedzmy, no takie ataki, tak, czy działania zaczepne ukraińskie. Dla tych, którzy nie wiedzą, FAB to jest taka podstawowa bomba lotnicza. W przypadku doposażenia jej w zestaw kierowania ze skrzydłami rozkładanymi po zrzucie pozwala na to, żeby z większych odległości przedział 40 i więcej kilometrów. Poza zasięgiem do 60 zasięgiem, do no. kilku, poza zasięgiem y, obrony przeciwlotniczej ukraińskiej zrzucać te bomby w miarę precyzyjnie na najmniejszy fab używany w tym celu przez Rosjan to ma 500 kg. Tym całkiem dużo materiału kruszącego, więc efekt tego jest całkiem. Efektem jest całkiem spore trzęsienie ziemi lokalne. E, nic przyjemnego. No i używają. Co prawda ataki wykonane przy pomocy dostarczonej ze stanów amunicji ATCMS. Na lotnisko tutaj w Berdiańsku, przede wszystkim, na którym stacjonowało tyle śmigłowców bojowych, śmigłowców walki radioelektronicznej, też ważne, i śmigłowców transportowych i wsparcia, ograniczyło zarówno zdolności te przeciwpancerne tego odwodu, jaki tutaj był, latającego, oraz zdolność przerzucania, zwłaszcza WDW, na większe odległości w celach reagowania kryzysowego, o którym mówiliśmy. Więc w tym momencie, a tam został jeszcze powtórzony ten atak, o skutkach powtórnego ataku do końca jeszcze nie wiemy. No, skomplikowało to trochę życie Rosjanom i akurat to się, to się chwali. Dzięki temu, że wejdą, wchodzą zgodnie z zapowiedziami, kolejne warianty, ATC MS-ów na Ukrainę, po stronie ukraińskiej, plus w końcu dostawy tych Ground Launched Small Diameter Bomb o zasięgu do 150 km, trzeba będzie przyjąć, że to będzie ten sposób kontroli tego, co się dzieje w tym pasie lądowym łączącym Rostów nad Donem z Krymem, którym będą chcieli dla celów ważnych paraliżować komunikację tutaj i przesył zaopatrzenia. Ale również i Krym będzie zapewne mocno nękany, a przynajmniej te dwa przesmyki, którymi wychodzą przez te mosty, Czomkarski i Heniczewski, zaopatrzenie wychodzi z Krymu też na Zaporoże. No tak, zdecydowanie i no właśnie, jeśli szukamy jakichś takich bezsprzecznych sukcesów, tych działań letnich, no to jest właśnie nękanie Krymu, myślę. To było wyjątkowo skuteczne. Wielokrotnie te grupy mm, specjalistów ukraińskich lądowały na Półwyspie. Mieliśmy no, zniszczenie y, głównego dowództwa, floty czarnomorskiej, tak. mieliśmy rażenie wielokrotnie baz, OPL-ki, radarów. No, y, naprawdę było to bardzo efektywne i to, była, y, to był sukces po prostu ukraiński. No, wy, przymuszenie floty rosyjskiej, żeby wszystkie wartościowe okręty przemieścili ze Sewastopola do Noworosyjska oraz jeszcze chwaląc się, Rosjanie chwalą się, że podpisali z Abchazją e, umowy, dzięki którym e, gdzieś tutaj prawda, będą wrzucać swoje e, okręty, gdzie próbują zrobić sukces dyplomatyczny z porażki z operacyjnej, jaką była konieczność zabrania floty z Sewastopola, no, świadczy o tym, że to im się udało. I udało im się to, owszem, niektórzy powiedzą, nawet nie mając swojej marynarki wojennej w użyciu. No dobrze, nie mając marynarki wojennej w użyciu, ale używając środków, które na obcą marynarkę wojenną oddziaływają w odpowiedni sposób. Tak, i dodajmy tutaj jeszcze jest druga warstwa tego no, sukcesu, bo też ta flota czarnomorska ona nie tylko została tam do Federacji przerzucona, ale także tutaj na mapie widać Teodozję, czyli taki na, na po prostu wschodnią część półwyspu, a ta zachodnia jest w zasadzie pod no, prawie że kontrolą ogniową ukraińską. Ale jaki jest tego efekt? No, efekt jest tego taki, że blokada narzucona przez Putina. Ukraińskich portów okazała się nieskuteczna. Doszło do jej przełamania i teraz regularnie kursują okręty wywożące produkty rolne z ukraińskich portów i dalej płynące do, do Stambułu i, i, i w świat. I, I teraz to, to jest, jest ogromny wszystkim... sukces, trzeba przyznać, w takiej no demonstracji sprawczości. Mimo braku własnej floty. Mimo braku własnej floty, przypomnijmy też, że Wiele z tych rzeczy dzieje się dzięki Dunajowi, który, którego porty rzeczne pozwalają na tego typu operacje. Do tego uwolnienie w jakimś stopniu odesy też nastąpiło, dzięki czemu coś zaczyna tędy bezpiecznie kursować. Ale do tego wszystkiego jeszcze jedna kwestia. Cały czas ta strefa jest w zasięgu rosyjskiego lotnictwa morskiego. Tylko którego na razie rosyjskie samoloty floty. Czyli 127. Skupiają się na uprzykrzaniu życia natowskim samolotom latającym w przestrzeni międzynarodowej powietrznej. Teraz mieli bliskie spotkanie z dwoma Eurofighterami brytyjskimi. Skończyło się tym, że jednak powstrzymał swoje kawalerijskie fantazje rosyjski pilot. Tak? Do tego samoloty. Te, które mogłyby wystrzeliwać pociski o dużym zasięgu, manewrujące i tym podobne, są częściej używane przez lotnictwo strategiczne rosyjskie w zastępstwie tych Tu-95, które się porozsypywały od nadmiernej, od nadmiernej eksploatacji w ostatnim czasie. I samoloty Tu-142 lotnictwa floty używane są gdzie indziej. Garść innych jeszcze została, czyli Tu-22M3 i... Poza tym morskie SU-24, podobne do tych, trochę w młodszej wersji niż te, które używane są przez, przez Ukrainę. Więc z elementów floty realnie działające są w tej chwili tylko samoloty i okręty podwodne, ale ilość wystrzeliwanych pocisków typu Kalibr też ostatnio zmalała. Ale tu jest z kolei drugie ale. Zdecydowanie się wszyscy zgadzamy, że Rosjanie w tym momencie oszczędzają pociski manewrujące na etap wojny zimowej czyli wojny z infrastrukturą energetyczną i grzewczą Ukrainy. No właśnie, tak, to jest prawda. W ogóle, Maczku, może to zamknijmy ten tą, temat kontrofensywy i teraz sobie trochę dobudujemy jakby elementy aktualnych zmagań i co dalej. Mhm. E Okej, okay, czyli co? Kontrofensywa, jeśli chodzi o zyski terenowe, zakończyła się porażką. Tak, nie nazwałbym jej klęską, bo uważam, że klęska jest zbyt dużym słowem o tyle, że uwzględniałaby jakby no także zniszczenie tego potencjału ukraińskiego. A tak się nie stało. Ukraińcy stracili może, no nie wiem, w porywach do 20% tego zachodniego sprzętu pancernego. Ale z, z tego część jest odzyskiwalna. Tak, z tego część jest odzyskana, ale powiedzmy, że no w porywach, załóżmy ten, ten gorszy jakby scenariusz w porywach do 20%. No to jak na 4 miesiące takich walki na takiej y, długości linii frontu, no to chyba nie jestem wojskowym. Może pan wojskowy mi powie, czy to jest dużo. Niestety jest to akceptowalny poziom strat. A więc właśnie. Mówię niestety, bo za tym stoi konkretna ilość zgaszonych świateł życia. Ale tak. bycie dowódcą oznacza branie na siebie odpowiedzialności za to, że ktoś ginie, ale żeby ginął że tak. mąż przynajmniej. Oczywiście, że tak. Natomiast jeśli chodzi o, o tak y, y, czysto y, wojskowy punkt widzenia, no to po prostu ten potencjał nie został na tyle y, uszczerbiony, aby wyłączyć to przyszłe działanie. A skoro tak, jest to work in progress nadal. Jest to pewien etap, zamykamy i możemy na tej podstawie budować kolejne działania. Czyli porażka tych założeń, jakby terenowych, natomiast no nie można mówić o klęsce. I myślę, że bliżej nam jednak mimo wszystko do pewnego rodzaju takiego zamrożenia, czy też pewnej równowagi frontowej, niż do przewagi którejś ze stron w tym momencie. I teraz to, co się będzie działo, no to właśnie próba tej walki na rękę, kto kogo teraz przemoże, i będziemy dopiero mieli w kolejnych miesiącach odpowiedź na pytanie, co tak naprawdę przyniosła taktyka walki na wyniszczenie, bo jej efekty nakładają się na siebie miarowo jest to efekt skali, tak? I za jakiś czas, no po prostu, któraś strona ujawni swoje deficyty, które tej drugiej powinny pozwolić na przełamanie tak? na zmianę tego obrazu y, takiego względnej, względnej równowagi na froncie. Jednocześnie obydwie strony pamiętajmy, stale szkolą i przygotowują kolejne jednostki wojskowe. Y Ukraina, tak naprawdę, jeżeli poza bronią ręczną, bo to tutaj jest mozaika, to cała reszta to już jest broń przede wszystkim proweniencji zachodniej, bo już tej broni dostępnej postsowieckiej jest coraz mniej na rynkach jako takich. Natomiast Rosjanie mają i owszem, mozaikę swoich różnych rzeczy, o których już mówiliśmy. Wchodzą najróżniejsze technikale, takie, które nawet z Instytutu. Pancernego numer 38 na Kubince. Generalnie miejsce, do którego zawsze chciałem pojechać, zobaczyć to Muzeum Kubinka, ale pewnie ze względu na to, co mówię, jak mówię, nigdy mi już nie będzie dane. Będę musiał to jakoś tak. przejść. <laughs> I to co, tak, to, co zdobyli na przykład na, na Gruzinach, czyli zmodernizowane przez nich z wykorzystaniem wież ukraińskich BWP-1, pojawiły się po stronie rosyjskiej. BTR-90 wyciągnięte też, bo trochę ich tam kilkanaście kadłubów zrobiono, przygotowano. Pojawiły się w walce. Wygląda to jak na zasadzie: wszystkie ręce na pokład, cokolwiek, co jeździ, odpala i jest w stanie czymś strzelić i do czego mamy amunicję, to niech jedzie. No tak, mieliśmy jeszcze ten szturm ciężarówkami, nie wiem, czy widziałeś. To były. Tak. Tego to, to, to już wszystko chyba ziły jednak, a nie. Te... Ziły 151 coś, albo 157, Ach, coś takiego. Tak, a... niż gazy AAA. No właśnie, niż, niż te przedwojenne. Ale to oznacza, że na... mówiliśmy z Markiem Meissnerem często o tym, że ilość ciężarówek, jakie potracili, jest astronomiczna. Ros... Ukraińcy brali na cel wszystko, co może dostarczać zaopatrzenie. I naprawdę Rosjanie musieli sięgnąć po rzeczy, które no, pod względem ekonomii to już w ogóle tego nie będę oceniał, ale po rzeczy, które nawet przy podwójnym wysprzęglaniu, jakie w tych niektórych pojazdach jest, to mogą nie mieć kierowców, którzy potrafią sobie z tym poradzić. No i, i właśnie, bo pewnie mamy tu podobną opinię w tym temacie, ale jest tak, powtarza się ta narracja także w tej polskiej infosferze, że Rosja to w zasadzie wszystko wytrzyma, jest w stanie żyć na deficytach, bardzo długo walczyć. No ale moim zdaniem jednak, no nie można, nie można pomijać tego efektu skali i tego, że po prostu, no, degraduje się rosyjski potencjał stale i to obserwujemy, no, po prostu widać to. Widać pod, przez te, właśnie tą listę, którą yy, zrobiłeś, że zewsząd wyciągany sprzęt, yy, coraz starszy, Coraz bardziej kombinowany, no i, i, i gdzieś ta granica tam jest. I Ukraińcy są przekonani, że do niej dojdą, a później pójdą jeszcze dalej i będzie pozamiatane. No, ja bardzo rzeczywiście... chcę teraz szpilkę wbić tym wszystkim, którzy mówili, to co rzucili Rosjanie od lutego 2022, to były te najgorsze ich sprzęty. To, co przyjdzie, to będzie taki sprzęt, że to pozamiata Ukrainę, NATO i, i, i co my, na to. No i jakoś ciągle nie widzę tego cudownego sprzętu, a jedyny komunikat interesujący z naszego punktu widzenia brzmi, że czołgi T14, aby nie wpadły w ręce, wroga, zostaną wycofane z Ukrainy. Tymczasem uważamy, że ich tam nigdy zapewne jeszcze nie było. Ale komunikat no, dla no, tak. Może ważnej wszystkie broni. dwa. <laughs> tak, wszystkie dwa. Sprawne. Więc właśnie, tak, i, i yy... Ja osobiście byłem przekonany, że, że Ukraińcy mają dużą szansę na przerwanie tego korytarza w lecie, a w związku z tym, no po prostu już rozstrzygnięcie wojny na swoją korzyść. To nie nastąpiło. Ja się myliłem, przyznaję. Ale z drugiej znaczy, strony, nie, że myliliśmy się, tylko że po prostu nasze nadzieje nie zostały spełnione. Potencjał był i tu się kłania kwestia systemu dowodzenia ukraińskiego, bo myślę, no tak, to możemy zaraz zaraz przejść do tego. Chciałem tak. tylko powiedzieć, że o ile to się nie zdarzyło teraz o tyle Rosjanie nie odwrócili tego trendu. To jest pewne takie długofalowe działanie, które nadal zmierza w kierunku właśnie tego, właśnie przecięcia korytarza y, Zaporożu, wejścia na Krym, wejścia na, na teren Republik y, Donbaskich, nazwijmy to tak. Te wydarzenia, one się toczą. No nie mamy po prostu wpływu i też nie możemy do końca przewidzieć tej, y, takiej, no, czasowości. Historia nie, nie, lubi się zamykać w jakichś ramkach, bo powiedzieliśmy na przykład, że nie wiem, y, y, do 23 czerwca, tak byłoby y, rozstrzygnięcie. No nie, to są jakieś, jakieś wskazania, jakieś mniej więcej, czy to lato, jesień, y, czy szerszy okres czasowy. Liczy się bardziej następstwo pewnych y, elementów. Jeśli korytarz zostanie, Przerwany, to dla Rosji w zasadzie oznacza to game over w tej wojnie. To czy... już jest tylko y, równia pochyła wtedy do, y, do całkowitej, absolutnej porażki i złamania kręgosłupa rosyjskiej armii. A jeśli Rosja tę wojnę w ten sposób przegra, tak bardzo boleśnie, bo wszystkie te zyski, które były uczynione od lutego 2022 roku zostaną cofnięte, a wręcz Daj Boże, Ukraińcy wejdą choćby na dwa kilometry w głąb Krymu, no to to jest po prostu zupełna katastrofa. Katastrofa, która z kolei przełoży się na ten cały spróchniały i niewydolny system społeczno-polityczny Federacji Rosyjskiej. No ale to jest kolejna historia. W każdym razie chcę powiedzieć, że o ile teraz ta kontrofensywa nie przynosi oczekiwanych skutków, o tyle nie wyłącza to scenariusza ogólnego, w którym Rosja wojnę przegrywa. Tak, a wchodząc w taki delikatny szczegół na koniec. Ukraińcy jako pierwsi zaczęli formować jednostki tak zwane uderzeniowe, szturmowe. Ich tropem potem poszli Rosjanie, ale tego nie ma tak dużo i nie jest to taki poziom, uważam, wyszkolenia, bo najczęściej no, kończą w ten sposób jednostki WDW, bawiąc się to. A tymczasem Ukraińcy szkolą w odmienny sposób te jednostki i one nawet w warunkach tego błota, Działając pieszo, małymi pododdziałami szturmowymi, z bronią ręczną, ale mając dobre wsparcie artylerii i drony, są w stanie przez cały okres tej jesieni co najmniej niepokoić, a być może prowadzić w jakimś ograniczonym zakresie działania ofensywne, nie dając absolutnie Rosjanom spokoju. To też będzie miało swój wymiar, zwłaszcza tak, oczywiście... tu na Zaporożu i w miejscach, gdzie jest dużo terenów lesistych, czyli jesteśmy tam jak biło Choriwka, Kreminna, również w pobliżu Kupiańska, nie będą mieli Rosjanie spokoju. No właśnie Maczku, bo zacząłeś mówić o tym, o, o przyczynach jakby tego, że się nie, nie udało. No ja uważam, że jedną z pierwotnych przyczyn było to, że w ogóle Ukraińcy pozwolili na spokojną rozbudowę tych fortyfikacji na Zaporożu na jesieni 2022 roku. Tak, Zamknęli Herson, powinni byli częściowo przerzucić te, te siły i zacząć podgryzać, tak jak teraz gryzą właśnie tymi grupami szturmowymi. Już samo takie tam y, drobne te działania zaczepne na, na odcinku powiedzmy całego Zaporoża po Donieck, Znacznie utrudniłyby Rosjanom budowę tych fortyfikacji, przez co ułatwiły później tę wiosenno-letnią kontrofensywę. No tego nie zrobiono, w związku z czym w tym roku, dlatego ukraińskie dowództwo zapowiada, że oni absolutnie nie przestaną dalej napierać no Po to, żeby właśnie Rosjanie nie mogli kolejnych linii z, zbudować i żeby nie, nie doszło do powtórki z rozrywki. I faktycznie no teraz, co, czego oczekujemy, no nie, nie ja oczekuję, no to myślę, że niestety takich walk, jak mieliśmy w Bachmucie. Czyli no takiego niestety powolnego mielenia w błocie i, i śniegu grup szturmowych i, i wgryzania się o tych kilkaset metrów cały czas non-stop, głębiej i głębiej i głębiej. A mamy już do czynienia z kopaniem. Tuneli takie, jak miało miejsce w czasie I wojny światowej na niektórych odcinkach, więc to jest uwstecznianie się, powiedziałbym, myśli wojskowej, albo raczej sięganie do bardzo starych, praktycznie zapomnianych metod walki, które myśleliśmy, że już nigdy nie wrócą w XXI wieku, podobnie jak parę innych, gorszych zjawisk, a jednak się zdarzyły. Tymczasem w... ja upatruję tego, że nie uzyskali. Powodzenia na skalę, jaka była możliwa, Ukraińcy, oprócz tego, co powiedziałeś o tym, że pozwolili budować te umocnienia, no to jest niestety ich system dowodzenia. W niektórych miejscach, gdzie widać było, że uzyskiwali większe powodzenie, gdyby tam było dowództwo dywizji i dowódca dywizji, tak trzymał za, brzydko mówiąc obrazowo, tą część ciała, która powoduje, że facet zrobi wszystko, swoich dowódców brygad i nie byłoby po prostu ważniejsze rotowanie batalionów w brygadzie, bo nie cała brygada walczyła. Tylko w odpowiednim momencie, na punkcie ciężkości, rzucić całość. Żeby zmultiplikować działanie i w koordynacji. To też kluczowe słowo, z sąsiadami. Jednak wykonać czasami pomimo większych strat w tym momencie, ale jednak zadanie i przełamać, to mogłoby to wyglądać inaczej. Tutaj asekurancja asekurantyzm dowództwa ukraińskiego e, z jednej strony oraz to, że przede wszystkim jednak opierają się na walce brygad, które rotują tak jak potrzebują w, swoim składem, a nie walczą nawet większością naraz sił, tak to robią, powoduje, że nie dało się wykorzystać w odpowiedni sposób efektów, które gdzie nie się pokazywały. No i trzeba powiedzieć, że nawet nie tak sporadycznie, bo to raz po raz następowała sytuacja, gdzie było lokalne przełamanie, które nie było wyzyskane przez właśnie. I zabrakło popchnięcia jeszcze raz. Tak, no oczywiście, no trzeba też uczciwie powiedzieć, że Rosjanie dlatego właśnie zawsze kontratakowali, nawet jak nie byli do tego przygotowani. Rzucali po prostu do kontrataku wszystkich tam, nawet na Bosaka, jak był taki też przypadek. No, ale po to, po to właśnie, żeby Ukraińcy nie mogli rozwinąć tego powodzenia, no i to, to, to była skuteczna taktyka, a z drugiej strony no, tych deficytów w własnym dowodzeniu, tak jak mówisz, Ukraińcy nie byli w stanie pokonać czy też rozwiązać. Ja myślę, że, że też błędem, oczywiście łatwo mi mówić, jak sobie siedzę w ciepełku w domu i, i po prostu sobie teoretyzuję, tak? Nie byłem na miejscu, to nie moja krew jest przelewana i, i Mówimy to w zupełnie takim oderwaniu, tak? No po prostu sobie teoretyzujemy. Natomiast moim zdaniem, błędem było w ogóle skupienie się na, na tym najtrudniejszym, absolutnie odcinku całego frontu pod właśnie na kierunku robotyny i tokmaku. Ja byłem przekonany na, na początku, że jednak wyzyskają to powodzenie pod yy, wielką nowosiłką. Tam ewidentnie dużo lepiej poszło, te efekty były dużo lepsze. No ale nie, nie, nie dowództwo ukraińskie nie zdecydowało się na mm, oddelegowanie tak dużych sił i potencjału, jak to zrobiło pod robotynę. Co uważam, było dużym błędem, bo ta linia dzisiaj mogła być dużo, dużo głębiej. Oczywiście, tam jest szerzej, tam korytarz jest w ogóle szerszy. No ale. Zwałowanie takiego... terenu też to jest jedna dolina, którą musieliby się posuwać I na Później jest pod górkę. I Później pod górkę. Ale już gdyby doszli na tą górkę, no to już by było zupełnie co innego, dlatego że stamtąd widać całą praktycznie okolicę, mieliby kontrolę ogniową yy, na, w każdym możliwym kierunku. No i tam też te fortyfikacje są dużo słabsze. Gdyby linia 47 linii. tam poszła, a nie pod robotynę, no to mogłoby być zupełnie inaczej. Yy... Sukces taki terenowy no i wydaje się tutaj naj, największy, bo faktycznie to wybrzuszenie całe pod Nowosilką zostało skrócone i to są całkiem bezpieczne linie. W zasadzie nie spodziewam się tutaj jakichś y, większych przesunięć. Y, to, to, to wyszło całkiem nieźle i też z takim dość ograniczonym chyba potencjałem mi się wydaje, bo w tych pierwszych szturmach mieliśmy tam w użyciu w zasadzie y, AMX-y, tak. To... A nie, a nie, um... Czyli przykład początkowy błędnego użycia wozów rozpoznawczych tak, też było, o dokładnie. cienkim pancerzu, chociaż z mocnym uzbrojeniem głównym. Fajną armatą, tak, snajperką, jak tak. to teraz już mówi e, obsługa. Dokładnie. Bo teraz, jak już nauczyli się, że inaczej tego trzeba używać, to one w zasadzkach, tudzież w obronie, ale przede wszystkim w zasadzkach różnego rodzaju no, robią sieczkę absolutną z tego, co podchodzi im pod lufę, tak? No, ale to trzeba się było przekonać, że to nie jest jednak czołg na kołach, tylko to jest wóz to rozpoznawczy. To zresztą było mówione od początku, A, ale gdzieś tam Dla się tych, którzy, którzy nie wiedzą. Wóz rozpoz rozpoznanie, sprzęty rozpoznawcze, one nie mają być po to, żeby wchodziły twardo do walki. Pododdziały rozpoznania są najbardziej efektowne wtedy i efektywne, kiedy nie są widziane ani słyszane przez przeciwnika, ale widzą, słyszą i przekazują do siebie, najczęściej nawet na swoją stronę frontu, bo jeżeli dobrze przenikną, to właśnie są za linią frontu i dzięki temu yy, artyleria, lotnictwo i tak dalej może zrobić użytek z tego, co mają, zadając o wiele większe straty, niż gdyby ten pododdział rozpoznawczy był użyty w zwykłej walce. Kiedy już zostanie ten pododdział wykryty, to ma mieć taką zdolność, żeby jak najszybciej, najpierw w zasadce, zniszczyć co się da, i oderwać się od przeciwnika, wycofać, pójść gdzie indziej i dalej wykonywać swoją robotę. A tutaj postanowili Ukraińcy wykorzystać to jako wozy typowo wsparcia ogniowego, tudzież prawie jak czołgi, no i to się nie sprawdziło, bo eksplodujące po bokach pociski artyleryjskie siekały odłamkami burty tych pojazdów, unieruchamiając je. No Dodajmy kołowych pojazdów. Kołowych, kołowych oczywiście. Licowych, więc łatwo tam było jednak stracić to kółko. No i tak się kończyło, że w zasadzie one były porzucane w danym miejscu, później holowane. Kaszek, tak. Natomiast no właśnie, te, te, te problemy w wyszkoleniu, jednak to się okazało no, dużą, dużą przeszkodą. Myślę, że też postawienie wszystko na jedną kartę pod postacią 47. Brygady pod Robotynę też było błędem. No, wyraźnie ten marketing jako topowej jednostki w siłach zbrojnych Ukrainy wyprzedził no, rzeczywistość. To była ta pierwsza brygada, która dostała najwięcej zachodniego uzbrojenia i poszła do walki. No nad, no niestety zabrakło im pełnych umiejętności, jak używać dany sprzęt albo wyobrazić. No też doświadczenia piechurów, bo tam było takie, powiedzmy, mieszany ten skład. Ci dowódcy tam niższego szczebla byli doświadczeni, ale z kolei na rybek tego mięsa wkładki mięsnej do wozów bojowych no był dużo mniejszy. W związku z czym w tak trudnych warunkach, tak ufortyfikowanych liniach działania lotnictwa wroga, artylerii, dronów i tak dalej, no, no naprawdę nie mieli łatwego życia i, i no, nie, nie zakończyło się to najlepiej. A tutaj popatrzmy jeszcze. Te straty były wyolbrzymione, no ale nie osiągnęły y, y, te jednostki zakładanych po prostu y, celów, jakie były przed nimi. No i dlatego niektórzy przyrównywali to do sposobu użycia niemieckich panter w operacji Citadel pod Kurskiem, gdzie nadmierne rozproszenie pewnych rzeczy na drobne, na batalioniki, tak samo y, Tygrysów i Ferdynandów, nie przyniosło odpowiedniego efektu, bo gdyby były od... skupione w odpowiednim miejscu, powiedzmy dwóch, maksymalnie trzech. Też mogłoby inaczej wyglądać ich użycie i skutki tego użycia. A teraz popatrzmy, tak jeszcze tutaj, ta Awdiivka. Ta Awdiivka, spójrzcie Państwo, ona się cały czas takim bardzo przykryłym klinem wbija w ugrupowanie już teraz no, rosyjskie po przejęciu pierwszego i drugiego korpusu donieckiego, donieckiego i ługańskiego. Bardzo burząc koncept tutaj rosyjski już, jeżeli chodzi o walkę. Stąd też była taka wielka próba odcięcia tego i wyprostowania tutaj dla siebie, dzięki czemu oczywiście ekonomia ruchu o wiele mniej jednostek musieliby angażować, ale co im się nie udało. Bardzo ważne. No, na razie dodajmy, że te działania się nadal toczą i pewnie tak. będą kontynuowane i to też jest jedyny taki punkt na froncie, gdzie Rosjanie w ogóle mogą liczyć na jakiś taki sukces spektakularny, no bo to wybrzuszenie aż się prosi, żeby je odciąć w ten sposób. Nigdzie indziej nie ma, za plecami jest ogromny doniec, który jest świetną bazą jakby logistyczną, więc jest to no, po prostu naj, najlepszy punkt na, na to, żeby Rosjanie pokazali, tak, jeszcze możemy, jeszcze tam wygrywamy. No, Dobrze. i tak to się będzie pewnie toczyć jeszcze przez długie tygodnie. I tutaj jeszcze popatrzmy y, oczywiście w rejon Bachmutu, bo na południe od Bachmutu Ukraińcy niezbyt szybko, ale konsekwentnie po przejściu linii y, kolejowej, nasypu, na którym nawet jakiś w tym rejonie ekspolski rosomak poświęcił się jeden czy drugi, odepchnęli idąc w kierunku od Radiwki tej miejscowości i jest, jest potencjał. Nie mówię, że. Na pewno się to uda, ale jest potencjał na to, aby stopniowo Ukraińcy włamywali się tutaj głębiej. Jak głęboko to zobaczymy, ale jako punkt wyjścia do ewentualnego oskrzydlania Bachmutu, jako takiego od południa, mogą tutaj uzyskać. Mogą. Ponadto tutaj jeszcze spójrzcie ten teren, co nieco, chociaż Rosjanie tutaj próbowali pogłębić swoje wejście. Ukraińcom ostatecznie udało się nie tylko zatrzymać w rejonie Olichowo-Wasyliwki, Chrycholiwki, ale również poprawić to położenie, spłycając tę głowę wybrzuszenia tego rosyjskiego, ale za to tutaj Rosjanie wyprostowali trochę swój front w rejonie Berciwki. i sytuacja na północ od Doniecka jest powiedzmy stabilna z punktu widzenia obydwu stron. Najwięcej tu. Tak, tu tylko wpadnę Ci w słowo albo uzupełnię, że y, no, od południa to faktycznie jest duży sukces y, tej trzeciej brygady szturmowej. Fajnie to poszło. Jest teraz dobra linia oparta o nasyp kolejowy z potencjałem na przecięcie tej drogi tam przez opytne właśnie od Radywka. Y, no, ale nie udało się to samo na północy, niestety. A Ukraińcy mocno próbowali i to tam od Jachidne na Sołedar, y, co widać, tutaj możesz najechać, o właśnie tutaj, ani też właśnie nad... Y, Przepraszam, tu Sołedar, a Jachidne mamy tu zaraz bliżej Bachmutu, pod Berchiwką. E, czyli ani, ani tu, ani tam dalej. To, to, się, to się wejście nie udało niestety. Gdyby Ukraińcy doszli pod, pod Sołedar, no to mielibyśmy sytuację troszkę podobną do tego, co się dzieje w Adiivce, tylko tak, odwrócono. E, na razie to się nie udało. Te wartości też trudny kontynuowane. Bo przecież było dokładnie to samo grane w zeszłym roku, tylko to Rosjanie nacierali, teraz pewnie będą to robić Ukraińcy. No, jest, jest, jest potencjał, masz rację, zobaczymy, co tu się wydarzy. Trzecia Brygada Szturmowa to jednak, pomimo nazwy, jaką posiada, wykazuje się rzeczywiście bardzo skutecznym działaniem dużym, dużą odpornością na warunki walki i warunki bytowe. No jeżeli dalej tak będą kontynuować i będą odpowiednio uzupełniani, no bo to się niestety i ludzie i sprzęt się zużywają, to ona sama odpowiednio wspierana ma potencjał na to, żeby tutaj utrudnić bardzo położenie rosyjskie na południe od Baffutu. Tak, no mo może w zasadzie dojść do półokrążenia, jeśli tam jeszcze trochę głębiej się wepną. Oni niestety nie mają za zbyt dobrego wyposażenia, jeśli chodzi o ten sprzęt. Yy, Pancerny, tak trochę są yy, jako no, brygada tak, szturmowa całą tą robotę zrobili na M113, no to yy, o no, czymś to świadczy, tak, gdyby tam były Bradley'e, no to inaczej by tańczyli pewnie no ale, ale trzeba przyznać, że są naprawdę zmotywowani i świetnie wyszkoleni yy, I i często to... pokazują jak, znaczy myślę, że wręcz od nich powinna się polska lekka piechota uczyć bezpośredniej koordynacji i współdziałania z dronami różnego rodzaju bo oni to robią bardzo, ale to bardzo skutecznie. W ogóle po wojnie to do szczebla brygady powinniśmy zaciągać jak najwięcej doświadczeń z Ukrainy. Do szczebla brygady ewidentnie. Co powyżej, to już mówiliśmy raczej nie musimy niczego zaciągać wręcz my możemy im przeszczepić. Tą wiedzę z zakresu dowodzenia związkami taktycznymi wyższego szczebla, tudzież operacyjnej. Ale do poziomu brygady to my musimy od nich brać wiedzę. Jest też ogromny potencjał tutaj do, do wykorzystania tej walki dronowej, właśnie, bo cały czas obserwujemy powolutku, jak tu się ona zmienia. Teraz już mamy drony, nie tylko obserwacyjne, i nie tylko polowanie na broń pancerną ale także na poszczególnych żołnierzy i to z wlatywaniem do punktów umocnionych przez, przez drzwi. Także już te skille wśród operatorów są coraz wyższe, ale ostatnio widziałem taki filmik, na y, Ukraińcy opracowują nową y, aplikację, czy też taki system y, bojowy. Polega on na, na sterowaniu y, rojami przez jednego obserwatora, przez jednego operatora. Cały, całym rojem po prostu kilku lub nawet kilkunastu dronów, które y, współdziałają ze sobą. No to też może być... Coś bardzo ciekawego, a taką legendą czarną u Rosjan obrósł dron Baba Jaga, który ma mieć antenkę bezpośrednio łączącą ze Starlinkiem, w związku z czym jest bardzo trudny w zakłóceniu, a jednocześnie przenosi albo pociski z Moździerza, zdaje się, i to chyba 120, tak. albo miny. Więc ten, ten po prostu jest no, straszliwym zabójcą, bo nie można też do niego za bardzo podejść, ponieważ on detonuje, zdaje się, automatycznie, jeśli traci kontakt z bazą. No i, i naprawdę tam jeden z kanałów Telegram, teraz nie pamiętam nazwy rosyjskich, ale podawał cały, cały dokładnie listę jakby czynności, które należy wykonać, żeby w ogóle powstrzymać ten system od ataku. To tam jest chyba trzy czy czterech musi być operatorów z tymi antydronowymi systemami na ręku i cały czas trzeba go utrzymywać w celowniku i jak on jest nieruchomy, bo nie ląduje, tylko bardzo powolutku się obniża, Zestrzeli trzeba go do niego strzelać dobrać. po prostu, żeby go rozwalić w powietrzu zawieszonego. Tak, no także, także to bardzo ciekawie wygląda. I tu pamiętajmy, rozwój dronów, jaki nastąpił na Ukrainie, poprzez całkowite otwarcie tej branży, całkowite. Każdy, najmniejsza nawet firma, jeżeli tylko robi coś sensownego, może przyjść do ichniejszego Ministerstwa Obrony i praktycznie ma gwarancję tego, że skorzystają z jej wiedzy i produktów. Przydałoby się nam, zachęcam, zapowiadając po raz kolejny film, który w najbliższym czasie się u mnie ukaże, wywiad z prezesami trzech polskich firm prywatnych projektujących i produkujących drony, gdzie każda z nich ma swoją niszę, każda z nich gdzieś szukała współpracy, gdzieś troszeczkę to niby funkcjonuje z naszym ministerstwem lub naszymi służbami, ale to jest kropla w morzu tego, co można osiągnąć. A średni czas, gdybyście wiedzieli, dostosowywania się jednej czy drugiej strony do tego, że pojawia się jakiś nowy dron i ma takie zdolności, że w tym momencie użytkowany sprzęt walki radioelektronicznej nie radzi sobie z nim, to dostosowywanie się trwa 3 do 4 tygodni. Po 3 do 4 tygodniach już radzą sobie w jakimś stopniu z tym sprzętem i trzeba wymyślać nowe nowe rzeczy, więc sorry, ale duże firmy, molochy, dostawcy tego typu rzeczy tu sobie nie poradzą. Tu właśnie mali, a elastyczni projektanci, producenci i tym podobni będą w stanie nadążać za tak szybko zmieniającymi się potrzebami pola walki. Zdecydowanie zachęcamy do współpracy. Znaczy zachęcamy do tego, żeby nasze <laughs> odpowiednie służby i yy, instytucje państwa chciały się szerzej otworzyć na mniejszych projektantów i producentów rodzimych naszych polskich, producentów tego typu sprzętu, bo tu właśnie w różnorodności jest duży atut. Tak wielkie, jest. Wielkie monotematyczne yy, floty mogą się okazać być mniej skuteczne. Widzę. Bayraktar. No Dlatego tak, Czas tak, to. się skończył na tej wojnie. Tak jest. Także no niestety, to jest tutaj wieczna innowacja, wieczny wyścig takich zbrojeń elektronicznych nazwijmy to. I to no, i, y, elektroniczna tarcza i elektroniczny miecz dołączyły do czystego pocisku i czystego pancerza w wojskach lądowych. I jeżeli ktoś mówi, że czas czołgów minął, no to ciągle się myli. Czas czołgów ciągle jest, tylko że czołg nie występuje jako solista na polu walki, tylko jako element szerszego systemu, bo jest nad nim obrona przeciwlotnicza, przeciwdronową, może mieć nawet na sobie coś takiego. Jest walka radioelektroniczna, jest rozpoznanie, i on nie musi y, strzelać tylko do tego, co ma. Przed sobą na wizji wręcz, czyli w zasięgu widoczności, może również prowadzić ogień pośredni, może być też nośnikiem jakiegoś drona, który będzie wynosił jego zdolności obserwacji i oddziaływania na większą odległość, różnie. Więc czołgi jeszcze długo sobie będą radzić na polu walki, natomiast my, którzy musimy oglądać złotówkę trzy razy, inwestując w naszą armię, powinniśmy jak najbardziej te innowacje możliwe, patrząc na to, co się sprawdza na Ukrainie. U siebie dać im szansę, implementować, szukać przewag w tym zakresie, bo to jest na pewno tańsze. Niż... No właśnie, to jest dużo, dużo, dużo tańsze. To naprawdę nie wymaga dużych nakładów, bo to jest. No, w zasadzie możemy wykorzystać komponenty cywilne w całości. No, dual use częściowo, ale my nie mamy problemu z dostępem do tych komponentów z Zachodu, co jest też ważne, w przeciwieństwie do Rosjan, tak? Nawet Ukraińcy sobie radzą z tym dostępem, chociaż nie są oficjalnie sojusznikiem, członkiem przepraszam, NATO. Więc da się, a polskie firmy, co będzie w tym materiale, naprawdę mają potencjał i zdolności. Amerykańska DARPA znaje. To tylko u nas tak sobie ze znajomością tych firm jest. Paradoksalne. Pomyśleć, jest teraz okazja przy zmianach politycznych w naszym kraju, żeby, żeby się tym zająć znowu werwą. Tak. I też tam mówimy o tym możliwym modelu współpracy rządowo-biznesowej w tym zakresie, więc nie będę dalej spoilerował, ale uważam, że warto i materiały będą ciekawe. Na pewno też Cię otaguję, żebyś widział, jak to się pojawi i kiedy. Bo uważam, bo uważam, że ciekawe. No, trzech prezesów polskich firm tego typu zgromadzić w jednym czasie, w jednym miejscu, gdzie, co ważne, nie skaczą sobie do gardeł. Jak się okazuje, każdy z nich ma swoją niszę, w której naprawdę się bardzo dobrze rozepchał, a są ewentualne pola współpracy nawet. Więc to jest, uważam, w Polsce pozytywny ewenement. I tak kończąc już nasze spotkanie, pochylenie się nad tematem ukraińskiej ofensywy. Nic nie jest do końca jednoznaczne. Bo jednopłaszczyznowo oceniając to, tak ktoś powie 0-1, no nie udała się, porażka ofensywy. Ale oceniając więcej aspektów, a tak należy, ja uważam i ty się chyba zgadzasz, to tak. jest to inaczej. I y, zmiana sposobu podejścia do ofensywy przez Ukraińców, wymuszona ich deficytami w systemie dowodzenia i naprawdę y, głębokim przygotowaniem do obrony przez Rosjan powoduje, że nie da się jednowymiarowo tej ofensywy ocenić, ale też nie da się powiedzieć, że ona się już całkowicie skończyła. No tak, ona płynnie nam przechodzi w coś, w coś jeszcze, tak. w kolejny etap, który właśnie teraz obserwujemy i dopiero tutaj nam się rozstrzygnie tak naprawdę te y, wszystkie efekty tego, co się działo w lecie. Bo tak jak mówię, no, największym pytaniem, które tutaj nurtuje nas wszystkich od początku jest ten potencjał. Ile zostało go U Ukraińców, ile u Rosjan. Bo to, że Rosjanie prężą mu mówią, jacy to są super i tam, że nic im nie brakuje, no to to robią zawsze, ale to się, no, nijak ma z rzeczywistością, tak? Yy, obserwujmy, co się, co się dzieje z tą Ardiivką, co tam, jakie wynalazki jeszcze się pojawiają i czy mimo tak dużych strat oni są faktycznie w stanie jeszcze, jeszcze dalej, dalej nacierać, i czy z drugiej strony Ukraińcy są w stanie to odbić i wyprowadzić własną kontrę. Faktem jest, że teraz mamy trochę gorzej z pogodą, chociaż październik bardzo ciepły i na zaporożu naprawdę rekordy temperatury, no ale nieuchronnie te deszcze idą i, i, i na chwilę nam to spowolni wszelkie działania. Zobaczymy. W Hersoniu w zeszłym roku rozstrzygnięcie nastąpiło na początku listopada, a przecież też działania trwały od lata, także no te efekty naprawdę potrafią się ujawniać później trochę. No. Musimy, musimy tutaj brać na to poprawkę. Tak, musimy brać na to poprawkę i pamiętajmy, że najlepiej wykonany przez Rosjan manewr tej wojny to wycofanie spod Kijowa, wycofanie spod no. Czernichowa i wycofanie z Hersończyzny. Tak, z tego wszystkiego to chyba z Hersończyzny faktycznie było dość dobrym manewrem, bo tamte to tak, w takiej panice to nie jestem pewien, czy. Czy to aż tak dobre były? No niemniej ta, ta obrona rosyjska na Zaporożu była była naprawdę. E, no, to jest pierwsza, pierwsza, pierwsza nie polegająca oni... na wycofaniu, dobrze przeprowadzona operacja tak, rosyjska. Tak, naprawdę bardzo dobrze, dobrze to przeprowadzili, a z drugiej strony Ukraińcy nie weszli na szczyt swoich możliwości. Tak. No, popełnili y, zbyt wiele takich nakładających się na, na siebie błędów, po prostu błędne pewne decyzje. No, nie pozwoliły im osiągnąć tutaj tych zakładanych. Gdzie nie gdzie brak śmiałości. Tak, no jest, jest ta zachowawczość, która co ciekawe, bo poszczególni żołnierze na tyle ile ja obserwuję, mają w sobie tą śmiałość. Mają czy nawet dowódcy tacy odcinka małego, tak? Są w stanie przełamać, wejść coś, zakombinować, wytworzyć sytuację, która rodzi potencjał, ale to wyższe dowództwo nie dowozi. No i, i, i cóż, no to naprawdę jest, jest poważna przeszkoda, którą no, trzeba koniecznie, znaczy Ukraińcy muszą jakoś zaadresować, jakoś sobie, poradzić. No na razie im się to nie udało. Zobaczymy. A ja muszę jeszcze w tym momencie lekko dobre słowo o Rosjanach powiedzieć, bo mówiąc, że. Pierwsza, nie będąca wycofaniem, dobrze przeprowadzona rosyjska operacja, jaką jest obrona Zaporoża, nie jest prawdą. Jeszcze zajęcie Zaporoża, wyjście z Krymu z wykorzystaniem zdrady i wszystkiego i zajęcie całego tego pasa lądowego między Rostowem a Krymem, to, był, to była pierwsza dobrze przeprowadzona, najlepiej od południa właśnie operacja rosyjska, więc to była pierwsza, a obrona Zaporoża jest operacją drugą. Pozostałe y, będą przedmiotem studiów pod kątem przede wszystkim zmarnowanych możliwości i wielkiego lania, jakie druga armia świata, w tej chwili już wiemy bardziej, że tr świata trzeciego, dostała, pomimo tego, że doktrynalnie bardzo wysoko byli rozwinięci. Ale w działaniu Paka. okazało się, że nie bardzo. Tutaj jest jeden taki element, który jeszcze warto przypomnieć, no to, że jednak ta polityka... Rosyjskiej armii, w rosyjskiej taktyce wojskowej bierze górę. No, nad nad oczywistymi potrzebami wojskowymi, po prostu ktoś się rano budzi na Kremlu, mówi: Słuchajcie, jutro macie zająć to i tamto. No i tyle, no, jakiś, jakiś w tym chain of, of command leci to na sam dół, i ci biedni żołnierze muszą po prostu iść e, e, do młynka z mięsem e, i ginąć, bo tak powiedział pan Putin, czy któryś tam z jego przy A teraz, Ale ja mówiąc poważnie, to jest naprawdę, te, te potrzeby polityczne są czymś, czym raz po raz Rosjanie strzelają sobie w kolano. To jest jeden z wariantów to, czynnika to by X. Naprawdę inaczej ta wojna wyglądała. Gdyby mogli sami dowódcy rosyjscy zadecydować, jak ona ma się toczyć. Byłoby zupełnie, zupełnie inaczej. Sam fakt uważam tego ataku na Avdiivka, jeśli mieli taki potencjał, za bezsensowny trochę. Bo mogli Tam naprawdę tak. zamurować ten front, przecież oni chcą negocjacji. Chcą pokazać, że koniec, już front zostanie tak jak jest, powsze czasy, będzie druga Korea i negocjujmy. No a teraz, tracąc tak, tak duże siły pod AWI, no jednak ryzykują, ryzykują. I znowu to pytanie, co już dzisiaj padło, czy to ryzyko im się opłaci? I to pytanie zostawiamy jako pytanie otwarte i będziemy starali się obserwując, za jakiś czas też się pewnie zobaczymy, porozmawiać o tym. A patrzyliśmy na to od strony bardziej militarnej, bardziej geopolitycznej, z dobrym też zacięciem militarnym Filipie jak najbardziej ten czas rozwinął każdego z nas. Mnie w geopolityce, takich jak ty, cywili w stronę militariów, więc robi się coraz większa liczba ludzi. Pozytywnie mówiąc, którzy potrafią coś sensownego wnioskować, powiedzieć, omówić, a to się jak najbardziej w chwili obecnej nam w Polsce przydać może, bo musimy zrobić wiele, żeby poprawić nasz system bezpieczeństwa własny, krajowy, i jednocześnie dobrze to wszystko ułożyć w sojuszniczym systemie bezpieczeństwa, bo jesteśmy w takim, a nie innym punkcie na mapie. Tak jest. I czasy nie są, nie są łatwe, globalnie. Tak, Więc globalnie nie są. Musimy o tym mówić, musimy o tym myśleć. Na bieżąco o tym mówimy. Więc dziękuję Ci, Filipie, za dobrze spędzoną godzinkę czasu. Dziękuję Państwu. Za... Państwu dziękuję też za uwagę. Jeśli się podobało, zachęcam do lajkowania, komentowania, subskrybowania obu naszych kanałów. Link do kanału Filipa, oczywiście, będzie w opisie filmu. Zachęcam też do śledzenia naszych mediów społecznościowych i do wspierania naszych kanałów, dodawania rady z reklamami. W przypadku mojego kanału macie do dyspozycji i i YouTube'a i inne opisane. U Ciebie chyba też Patronite, tak? Patronite by Coffee. Tak. By coffee Supi, nowa rzecz od, od Patronite'a, jeśli chodzi o wspieranie, bo YouTube na bardzo pstrym koniu własne swojej jeździ. Doświadczam tego ostatnio intensywnie, nie tylko ja. Więc raz jeszcze dziękuję Ci bardzo. Do usłyszenia. Państwu do zobaczenia. I żegnają się Filip Dąbmirowski i Maciej Lisowski. Dziękuję. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.